Cześć. Pod nazwą statyw kryje się wiele produktów o bardzo różnym przeznaczeniu w wielu dziedzinach. W tym filmie zajmiemy się wybraną grupą statywów pod kamery wideo. I tak samo jak filmowanie, pomimo wielu podobieństw, różni się od fotografowania, tak też statywy wideo posiadają wiele cech wspólnych, natomiast znacząco różnią się w konstrukcji od tych statywów fotograficznych. W zależności od wymagań i stopnia profesjonalizmu, ale też ciężaru kamery razem z osprzętem, będziemy wybierać spośród kilku możliwych rozwiązań. Do lekkiego sprzętu o wadze do kilku kilogramów zaawansowany amator może użyć statywu na bazie tego fotograficznego, natomiast powinien on być wyposażony w specjalną kolumnę z elementem półkuli, która umożliwia szybkie poziomowanie głowicy. Każdy statyw powinien być maksymalnie stabilny, a jeżeli chodzi o statyw wideo, to dodatkowo powinien być sztywny, ponieważ w trakcie poruszania głowicą przy dynamicznych ujęciach działają na niego zmienne siły. Krytyczna w tej sytuacji jest odporność na skręcanie przy panoramowaniu. Właśnie dlatego w większości profesjonalnych statywów o udźwigach do kilkunastu kilogramów posiadają system podwójnych, bliźniaczych, teleskopowych rur, przynajmniej w dwóch górnych sekcjach. Specjalnie regulowane zaciski blokują jednocześnie te równoległe rurki. Szerokie zawiasy mocowania nóg do górnego jarzma i ten wspomniany system podwójnych rur zapewniają dużą sztywność całej konstrukcji statywu. Głowica wideo w trakcie pracy powinna być dokładnie wypoziomowana, żeby uniknąć efektu pochylenia kadrów w lewo lub w prawo przy obrocie głowicy. Poziomowanie można przeprowadzać wysuwem nóg w statywie, natomiast ta metoda jest bardzo czasochłonna i uciążliwa, jest też mało precyzyjna. Dlatego drugą ważną cechą statywów wideo jest mocowanie głowicy przez półkulę poziomującą. Statywy wideo zatem powinny posiadać gniazdo mocowania na taką półkulę. Najczęściej występują o średnicy 75 mm, ale są też dostępne 60 i 100 mm. Średnice gniazda można redukować, stosując odpowiednie adaptery. Rury użyte w statywach mogą być wykonane z aluminium lub włókien węglowych. Statywy z rur karbonowych są lżejsze i przyjemniejsze w dotyku, zwłaszcza na mrozie. Bardzo skutecznie też tłumią drgania. Nowe materiały i rozwiązania technologiczne, o których powiem jeszcze później, pozwalają konstruować stabilne statywy wideo oparte na pojedynczym systemie rur. Maksymalna wysokość statywów wideo waha się najczęściej w okolicy 1,5 metra. Przy uwzględnieniu wysokości głowicy obiektyw kamery będzie znajdował się na wysokości około 1,70 m do 1,90 m. Do specjalnych wyzwań występują statywy ponad 2-metrowe, ale też bardzo niskie, o wysokości zaledwie kilkunastu centymetrów. Oczywiście wszystkie z nich wyposażono w gniazda na półkulę. Najczęściej posiadają też końcówki nóg typu guma kolec. Pod bardzo ciężki sprzęt oraz pod mniejsze krany kamerowe występują statywy o udźwigu do kilkudziesięciu kilogramów z mocną, solidną środkową rozpórką, dużym gniazdem na półkulę i dodatkowym zabezpieczeniem wysuwu nóg. Nogi statywów wideo mogą być zakończone płaskimi stopkami, okrągłymi końcówkami typu guma kolec, natomiast profesjonalne statywy najczęściej mają nogi zakończone podwójnymi kolcami, zapewniającymi pewny kontakt z podłożem przy różnym kącie rozstawu nóg. Gdy statyw jest rozstawiany na gładkich, śliskich powierzchniach, na kolce można zakładać gumowe osłony lub specjalne stopy. Rozstaw nóg ustalają i stabilizują rozpórki o stałej albo regulowanej długości ramion. Rozpórki, tak zwane środkowe, mocuje się do zaczepów pomiędzy sekcjami nóg. Użycie takiej rozpórki umożliwia rozstawienie statywu np. na schodach, kamienistych czy innych wyboistych podłożach. Na gładkich i płaskich powierzchniach najlepiej sprawdzą się rozpórki dolne z regulowaną długością poszczególnych ramion. Końcówki nóg z podwójnymi kolcami mają gniazdo na kulkę, która jest w tych dolnych rozpórkach. Takie przegubowe połączenie umożliwia mocowanie nóg pod różnym kątem, jest stabilne i pewne. Do nóg z okrągłymi końcówkami typu guma kolec dedykowane są rozpórki z elastycznymi, gumowymi zapięciami. Wszystkie rozpórki są konstruowane tak, żeby można je było składać i transportować razem ze statywem.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoje możliwości i ułatwić pracę, statyw można postawić na specjalnym wózku, tak zwanym dolly. Wózek taki można wykorzystywać do przemieszczania statywu ze sprzętem pomiędzy poszczególnymi ujęciami, ale też do jazdy w trakcie filmowania. Wózki mogą posiadać ramiona o stałych albo regulowanych długościach, blokady poszczególnych kół lub centralny hamulec blokujący jednym pedałem wszystkie kółka. Do profesjonalnych zastosowań i płynnej jazdy zaleca się wózki o większych średnicach kół z odpychaczami do kabli. Z produktami Manfrotto można czuć się bezpiecznie. Subskrybuj nas i nie zapomnij o komentarzach. Jeżeli interesuje Ciebie jakieś konkretne zagadnienie, to też czekam na Twoje propozycje. Do zobaczenia.